A w magazynie Ekstraklasy pomówmy teraz o tym, jak to Legia przegrała wygrany już mecz z Górnikiem w Zabrzu. Ze mną Kuba Dybalski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Zremisował. Zremisowała, tak. No, miałem na myśli stratę punktów. To taka freudowska pomyłka, nie będziemy jej poprawiać. Powiedz, no, nie chcę się pastwić nad Wojciechem Skałą, no ale jak tutaj nie obwinić go za to, co się stało? Chociaż może można obwinić jego kolegów, że nie zabili tego meczu, nie zabili rywala, strzelając kolejnego gola. No nie, no ewidentnym winowajcą straty 2 punktów jest Wojciech Skaba, dlatego że Legia zagrała być może jeden z najlepszych meczów na wiosnę. Długo utrzymywała się przy piłce, często tę piłkę miała na połowie Górnika, nawet jeżeli tam były jakieś niedokładności w rozegraniu piłki, to legioniści szybko tę piłkę odzyskiwali. Jak porównamy, ile strzałów oddała Legia na bramkę Górnika, a ile Górnik na bramkę Legii, to różnica jest ogromna. No i przyszła ta fatalna ostatnia minuta meczu. Przyszedł strzał na bramkę Wojciecha Skaby, który no, popełnił fatalny błąd, jaki bramkarzowi się nie powinien zdarzyć. Pamiętam, że już w pierwszej połowie Wojtek Skaba też miał taką trochę niepewną interwencję, kiedy prawie piłka wpadła mu za kołnierz i wpadła do bramki, ona wtedy odbiła się od poprzeczki. To tak wyglądało, jakby on nie wiedział za bardzo, gdzie ta piłka leci. No i Legia straciła 2 punkty. Gdyby ten mecz z Górnikiem wygrała, to przecież zmniejszyłaby stratę do Wisły do 6 punktów. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak zakończy się ten mecz Wisły z Lechem, czyli być może nawet można by było gonić Wisłę, tym bardziej, że Legia ostatnio grała całkiem nieźle, wygrała z Widzewem, wygrała z Koroną, zdobyła Puchar Polski, więc była na fali, a tu taki klops. Inna sprawa, że po tym meczu trener Górnika powiedział, że to co jesienią los Górnikowi zabrał, to teraz oddał, bo pamiętajmy, że Tak. Legia dużo punktów w tym sezonie właśnie zdobywała dzięki takim golom w końcówkach, między innymi w jesiennym meczu z Górnikiem, który wygrała 2-1, a jeszcze do 88 minuty przegrywała 0-1. Czy twoim zdaniem pozycja bramkarza jest pierwszą do obsadzenia przez, nie wiem, czy nowego trenera, czy trenera Skorże, ale to jest pierwsze wzmocnienie, którego musi dokonać Legia na nowy sezon, na grę w europejskich pucharach, do których się zakwalifikowała dzięki Pucharowi Polski? No, tych potrzeb jest więcej, ale rzeczywiście bramkarz to jest bardzo słaby punkt Legii. Ani Wojciech Skaba, któremu przydarzył się taki klops, ani Marian Antolowicz, któremu takich klopsów przydarzyło się w tym sezonie więcej. No i między innymi dlatego kupiony latem za 0,5 miliona euro Chorwat nie broni w Legii, tylko siedzi na ławce. Z Wojciechem Skabą jest ten kłopot, że właściwie przed tym meczem z Górnikiem trudno było mieć do niego o cokolwiek pretensje, bardziej o to, że on nie bronił w jakichś takich, znaczy nie dawał, nie był wartością dodaną do drużyny, bo to, co miał puścić, to puścił, to, co miał obronić, obronił. Błysnął w finale Pucharu Polski z Lechem, kiedy moim zdaniem był najlepszym piłkarzem Legii, a może i najlepszym piłkarzem na boisku. Obronił rzut karny w serii rzutów karnych. Wcześniej dwukrotnie bronił w sytuacjach sam na sam. To był świetny występ Wojciecha Skaby, no ale bramkarzowi pamięta się przede wszystkim wpadki, a ta wpadka z Górnikiem była ogromna. I jeżeli Legia chce daleko zajść w europejskich pucharach, no to musi się wzmocnić w bramce, bo tu już nawet nie chodzi o to, że Legii brakuje takiego bramkarza, jakim był Jan Mucha, który absolutnie wyrastał ponad przeciętność ekstraklasy, ale brakuje jej bramkarza, który dawałby jej pewność z tyłu, i bez tego w pucharach grać się nie da.